otwarte światy. Pamiętam jeszcze te czasy, 2011, czy może tak trochę wcześniej, kiedy gaming journalism z Polski, wiecie, CD Action, czy jakiś Hyper, jeśli wiecie co to jest w ogóle, nazywało takie rzeczy piaskownicami. Moim zdaniem to porównanie jest bardzo, bardzo dobre. Zostajesz wrzucony na dużą, otwartą przestrzeń, dostajesz zabawki i możesz sobie robić co tylko chcesz. Babki z piasku, kopanie dołów, rzucanie piaskiem w oczy innym dzieciom, gryzienie innych dzieci w rękę, dostawanie szlabanu od rodziców. Standardowe rzeczy jakieś robi w piaskownicy, które każdy z nas przeżył, tak? Chyba moją pierwszą stycznością z grą tego typu było GTA Vice City. Przyjrzyjmy się na jedną misję z Vice City, w której musisz pobić tego typa. Podjeżdżasz, bijesz go, koniec. Jednak cofnijmy się trochę do tyłu. Moją ulubioną rzeczą do robienia w grze wtedy, jak byłem dzieciakiem, to było po prostu chodzenie po mapie. Po prostu biegałem tu i tam i po prostu zaglądałem w różne zakamarki, patrząc tam, ja szukając broni, czy przygód, czy sam nie wiem czego. Po prostu było to dla mnie fajne. Raz tak sobie chodząc po mapie, trafiłem na komisariat policyjny, gdzie z tyłu na parkingu znalazłem granaty. Z powodu tego, że miałem te granaty, to mogłem po prostu rzucić jeden w niego i go zabić od razu. I mięcało mi się z głowy. Pamiętam granie w to właśnie jako dzieciak i zrobienie tego. Czułem się wtedy niesamowicie. Czułem się jakby moje spacerowanie po tej mapie, moja eksploracja, moje zaglądanie w różne zakamarki opłaciło się. Dało mi to przewagę w wykonaniu zadania. Nie musiałem jak debil bić się z typem bez broni, tylko mogłem go zabić od razu. Czułem, że gra bierze pod uwagę moje koncepty, mój rodzaj grania, moje rzeczy. Co jest jeszcze bardzo ciekawe w tym, podczas szukania gameplayu z tej misji na YouTubie, ponieważ chciałem tam coś sprawdzić, odkryłem, że po prostu możesz w tego typa wjechać samochodem. Cała ta cutscenka, która prezentuje ci tego typa jako jakiegoś badassa, z którym musisz walczyć, możesz kompletnie ją zignorować i wjechać w niego samochodem. I to w żaden sposób ci nie zepsuje gry, nie zepsuje ci cutscenki, nie zepsuje ci misji, po prostu możesz to zrobić bez żadnego problemu. Nie sądzę, że to było zaplanowane przez Rockstar, nie sądzę, że oni mieli takie tak, musimy dać opcję, żebyś wjechał w typa. Ale i tak, patrząc jak na taką zamkniętą grę, to dalej jest fajne, że to w żaden sposób nie psuje ci niczego i jest to w ogóle możliwe. Okej, trochę się rozpędziłem, wróćmy trochę do tyłu znowu. To uczucie, które dostałem, że moja eksploracja i mój sposób przechodzenia gry się opłacił, to jest właśnie to uczucie, przez które kocham sandbox. Mam po prostu tysiące historii tego typu, kiedy używałem narzędzi gry do dziwnych rzeczy. Snajpienie przeciwników z jakiejś tam góry kilometr dalej w Far Cry 2, w Metal Gear Solid 5, kradnięcie przeciwnikom samochodów, przez co musieli chodzić pieszo wszędzie. Niestety jednak, przez ostatnie kilka lat czuję, że otwarte światy w grach powoli zaczynają wymierać i stają się po prostu cieniem swojej własnej świetności. Jak to się stało? I dlaczego to się stało? To jest to, o czym właśnie chciałbym dzisiaj pomówić. Ja jestem Paweł z kanału Detek, a to jest Głębsze Spojrzenie. Zapraszam. Sposób, w jaki widzę piaskownice, to taki, że są to gry dające ci wolność, tak jak piaskownica na placu zabaw, tak jak mówiłem tam w intro. Masz otwartą przestrzeń, masz narzędzia, czasem inne dzieci i robisz sobie co chcesz. Nie masz poprawnego sposobu, by mieć zabawę. Twoja kreatywność jest na pierwszym planie. Weźmy pod lupę jedną z najlepszych gier z otwartym światem w historii. Nie tą grę z otwartym światem, chodzi mi o tą. O tak, to jest... Nie, czekaj, gdzie ty idziesz? Nie, proszę nie odchodź, ja obiecuję, że to będzie dobry film, proszę, obiecuję, nie odchodź. Dokładnie tak, pierwsza Legend of Zelda na NES-a, czy na Pegasusa, miała w pewien sposób otwarty świat, jak się na tym zastanowisz. Jakby miałeś konkretną kolejność, w której powinieneś był robić zadania,
i tak dalej, te wszystkie przedmioty zbierać, ale gra nie mówiła ci o tym w żaden sposób, więc jako dzieciak odpalający pewnie pierwszy raz grę, po prostu chodziłeś po mapie, zaglądając w jej zakamarki i wchodząc do jakiegokolwiek lochu, który akurat znalazłeś, bijąc się z tymkolwiek, na co wpadłeś. Nie miałeś żadnych ograniczeń tego, gdzie możesz pójść, kiedy możesz pójść, w jakiej kolejności. Wszystko było dla ciebie otwarte od samego początku i stawiało na twoją eksplorację, byś sam znalazł miejsca, do których możesz iść i robił je w sposób, w jaki chcesz. To jest dla mnie dobry właśnie sandbox. Gameplay stawiający na eksplorację otwartego świata i twoją kreatywność. Oczywiście jakby późniejsze gry różne ewoluowały ten koncept i trochę zmieniły jego formułę, ale to dalej jest mniej więcej to samo. Chodzisz po mapie, gdzie chcesz, robiąc to, co chcesz. Nieważne, że to jest Link, CJ, ten typek z Far Cry 2, który nie ma imienia. Te gry łączy stawianie na twoją zabawę, na twoje doświadczenie gry. Nie masz nad swoją głową wielkiego czerwonego napisu typu idź tam, zrób to. Ale ja akurat chcę iść w lewo. Nie, umierasz teraz. Czy ja umieram, bo poszedłem w lewo? Tak, umierasz, bo poszedłeś w lewo. Nie sądzisz, że byłoby mi fajniej, gdybym miał możliwość pójścia w inną stronę niż tylko w... Simi. Ostatnio każda gra daje otwarty świat do siebie. To jest taki wręcz pewien mem dla gier teraz. Wiedźmin dostał otwarty świat, Ghost Recon, Assassin's Creed. Tylko ma otwarty świat, jakby to jest oczywiste, że po prostu jakiś typek u góry w jakiejś firmie zobaczył, że gry tego typu się sprzedają i powiedział dowalmy open world do wszystkiego, bo ludzie lubią open world. Tylko te gry nie są przystosowane do tego. Dodanie otwartego świata, dodanie tego elementu kompletnie zmienia budowę gry, kompletnie zmienia twoje doświadczenie w niej, kompletnie zmienia wszystko. Porównując moje początkowe gadanie na temat Vice City, jak to eksploracja świata sprawiała, że czułem się, jakbym tworzył własną drogę. I porównując to współczesnym GTA V, gdzie nie tylko misje są bardzo dokładnie zbudowane, gdzie ty nie masz żadnego wychodzenia poza ich schemat, nawet taka mikroskopijna rzecz, jak samochód, którym chcesz pojechać, zostaje ci zabrana. Tylko wejść do tego, wejść do tamtego. I potem wchodzisz do samochodu i jakie misje GTA 5 ci oferuje? Strzelanie w korytarzach lub jechanie z punktu A do punktu B? Nie możesz w żaden sposób wpłynąć na ich przebieg, w ogóle. Nie możesz wyprzedzić typka i pojechać przed nim, ponieważ on będzie zawsze nienaturalnie szybki, żeby być trochę przed tobą. Nie możesz go zepchnąć z drogi, nie możesz go zestrzelić, on zawsze będzie jechał idealnie według schematu, dokładnie w tych samych miejscach będzie przyspieszał, w tych samych miejscach będzie zwalniał i dokładnie w tym samym miejscu jego samochód się wypierdoli. Te gry są po prostu podzielone w pół, na dwa segmenty. Po co Rockstar mi daje wielki otwarty świat, w którym mam niby miliony rzeczy do roboty, w trakcie gdy wchodzę do misji i cały ten otwarty świat znika. Ten otwarty świat nie służy graczowi jak nowy, wspaniały świat do eksploracji i zabawy. Służy tylko jako zapychacz. Nie jesteś już dzieckiem w piaskownicy, jesteś dzieckiem w sali zabaw, gdzie każdy już zabrał najlepsze zabawki i zostało ci tylko jakiś pluszowy księżyc. Patrzysz na inne dzieci, które się dobrze bawią i chcesz może pożyczyć ich zabawkę, ale pani mówi, nie Paweł, wziąłeś już pluszowy księżyc, nie możesz mieć żadnej innej zabawki. Cóż proszę pani, może gdyby pluszowy księżyc nie był cały uwalony w gównie, to może bym Okej, chyba trochę mnie poniosło. Otwarty świat jest tylko jakby przejściem z misji do misji. Gry jak GTA na przykład próbuje rozwiązać ten problem przez dawanie ci minigier czy jakiegoś gówno zebrania, ale po co mi to jest? To nie jest Skyrim, gdzie mam piękne fantazy drogi, które chcę zwiedzać. To jest Los Santos, realistyczna miejska dżungla, w której nie mam magicznych wodospadów czy jakichś wyróżniających się punktów. Jak ty, Rockstar, chcesz, żebym znalazł 100 części jakiegoś statku kosmicznego na waszej mapie? Znalazłem tylko jedną z nich podczas grania w GTA 5. Tutaj, na jakimś losowym płocie przy parku. Jak miałbym to znaleźć? Dlaczego miałbym akurat tutaj eksplorować świat? To jest po prostu jakiś losowy park na środku drogi.
Jedyny powód, dla którego znalazłem to w ogóle, jest taki, że po prostu kompletnym przypadkiem rozbiłem tutaj samochód i sobie z niego wylazłem i zobaczyłem, że coś tam się miga. To jest tyle. Nie miałem żadnej chęci eksplorowania tego świata, ponieważ on jest nudny i w nim nie ma nic do eksplorowania. Pisanie skryptu do tego filmu, a teraz nagrywanie jego audio, daje mi po prostu tyle negatywnych emocji, że ja nawet nie wiem. Jakby oczywiście, nie wszyscy muszą się zgadzać z tym, co ja mówię i dla niektórych te gry mogą być bardzo dobre i tak dalej, ale mi jest jednak trochę przykro, ponieważ nie ma gry takiej idealnej, którą ja po prostu bym chciał, tak? Jakby nie ma już żadnej takiej samej gry jak pierwsza Legend of Zelda, jak wspomniałem. Gry, gdzie możesz pójść, gdzie chcesz, kiedy chcesz. Gier w 100% otwartych i pozwalających ci na twoją zabawę. Jaka wielka szkoda, że nie ma żadnej takiej gry. A szczególnie szkoda, że nie ma żadnej takiej gry, która byłaby na konsole Nintendo Switch i która by wyszła w 2017 i która wygrałaby wiele nagród za najlepszą grę roku 2017. Okej, ten żart nie ma sensu. Legend of Zelda Breath of the Wild, baby! Breath of the Wild jest dla mnie ideałem piaskownicy. Nie otwartego świata, nie open world. To jest ideał piaskownicy. Są ludzie mówiący, że ta gra jest dobra przez swój otwarty świat. Ale powiedzenie, że samo dodanie otwartego świata zmienia grę, jest za proste. Całe Breath of the Wild jest zbudowane wobec wolności gracza i braku barier. Możesz pójść wszędzie i wszędzie coś jest. Widzisz tą górę tam na horyzoncie? Możesz się na nią wspiąć, iść sobie na nią. Zobaczyłeś jakąś jaskinię we mgle? Możesz tam pójść, znajdziesz jakieś potwory do walki. Jesteś na wysokim klifie i widzisz coś, co się błyszczy na horyzoncie? Po prostu skocz z paralotnią, stary, rób co chcesz. A ten mroczny zamek, który widać na horyzoncie, spowity cieniami? Tam akurat jest ostatni boss. Tam jest akurat ostatni boss. Możesz tam pójść dopiero na koniec gry, po wykonaniu wszystkich misji fabularnych. Żartowałem! Możesz tam pójść od razu. Tak, nie żartuję. Możesz na samym początku gry, po przejściu tutorialu, iść do ostatniego bossa i nic ci nie stoi na przeszkodzie. Znaczy, pewnie zginiesz, bo nie masz jeszcze żadnych dobrych broni czy żadnych upgrade'ów do życia, ale możesz to zrobić. Nie masz niczego, co ci mówi, że nie możesz. Na każdym zakątku mapy czają się mniejsze czy większe skarby do znalezienia, misje do wykonania, czy też świątynie do zdobycia. Co ciekawe, możesz misje fabularne robić też w dowolnej kolejności, jak tylko chcesz. I jest to coś, co dla niektórych może niszczyć fabułę, ale personalnie mi to nie przeszkadza. Dla mnie personalnie fakt, że mam grę, gdzie faktycznie mogę robić co chcę, to jest po prostu dla mnie wspaniałe. Skradanie się do obozów przeciwników i zabijanie ich po cichu, snajpienie ich z łuku gdzieś tam z góry, zrzucanie na nich głazów, wysadzanie bomb, spychanie ich z klifów. Gra daje ci zabawki, wrzuca do piaskownicy i mówi: masz, synek, rób tam co chcesz, tylko weź się tam nie zabij po drodze, no i skończyła mu się stamina i spadł. Ach, rzecz, która idealnie pokazuje fakt, jak dobre jest to rozwiązanie, jest to, jak dużo ludzi po tych 4 latach od premiery dalej robi filmy na YouTubie, gdzie próbuje złamać ten fizyczny system gry w różne dziwne sposoby. Po prostu pokazuje to, jak bardzo dużo ten system daje zabawy, jak został wspaniale zbudowany, gdzie po prostu możesz go używać dosłownie do prawie czegokolwiek. Jak zaczynałem grać w Breath of the Wild, to był jakiś pierwszy czy drugi dzień, jak grałem. Tak, grałem bardzo mało. Kolejne zadanie, które musiałem wykonać, było na szczycie takiej góry. I chodzi o to, że w Breath of the Wild masz jakby taki system temperatury, że jak jest za gorąco lub za zimno, to dostajesz obrażenia. Gra wysyła cię na tą górę, by dać ci pewnego rodzaju tutorial tego systemu, nauczyć cię, że o, możesz zrobić ostre jedzenie, które zwiększy twoją odporność na zimno. Albo możesz używać odpowiedniej zbroi, by było ci cieplej i też mieć zwiększoną odporność na zimno. Ja nie zrobiłem żadnej z tych rzeczy. Ja po prostu wziąłem jakąś drewnianą włócznię, jaką miałem, i wsadziłem ją w ognisko, że się paliła, przez co mojej postaci było cieplej. I to było kompletnie okej.
Nie natrafiłem się na żadną niewidzialną ścianę czy wielki napis. Jeśli chcesz przejść dalej, musisz zrobić eliksir odporności. Nie, po prostu zrobiłem to jak chciałem. Chciałbym, żeby więcej gier robiło coś takiego. Żeby więcej gier dawało mi możliwość eksploracji i interakcji z ich światem w sposób, w jaki ja chcę. Legend of Zelda Breath of the Wild pokazało mi, że ideał gry, który zawsze w głowie wymyślałem, koncept gry, którą bym bardzo chciał, opartej w 100% na doświadczeniu gracza, na twoim powolnym odkrywaniu świata przez eksplorację. Coś takiego jest możliwe, że możesz dostać grę, która wygląda jak pójście z rodzicami na plac zabaw, gdzie zostajesz wrzucony do tej pieprzonej piaskownicy, dostajesz łopatkę, wiaderko czy inne grabki i możesz robić co tylko kurwa chcesz. Może nie powinienem przeklinać w tym filmie, to nie był dobry pomysł. I mam nadzieję, że więcej gier zrobi takie rzeczy. Podsumowując ten cały materiał, ja nie napisałem tej części scenariusza z podsumowaniem. Podsumowując, chcę, żeby gry wideo były fajne. Ja, to chyba jest dobre na podsumowanie. Okej, gdzie się klika wyłącz nagrywanie? O, tu.